Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry, gdzie będziemy tuningować nowy samochód. I chciałbym tylko wspomnieć o tym, że pod koniec tego filmu, na pewno nie zapomnę, sprawdzę komentarze pod ostatnim filmem, czy nie podsunęliście mi jakiegoś fajnego pomysłu na kolejny tuning samochodu w GTA Online. Dobrze, zakładam sobie słuchawki, bo dzisiaj przetestujemy samochód, którego byłem bardzo ciekawy od samego początku, gdy tylko wbiłem do GTA. Zwrócił on moją uwagę i nie wiem, jak się nim jeździ. Widziałem go może z kilka razy. Kilka osób go miało. Garstka osób. I zawsze zastanawiałem się, jak się nim jeździ, jaki on jest. I bardzo podobny jest w sumie, chodzi mi oczywiście o ten samochód, który tutaj jest. On się nazywa Windsor, jak wiatr, sor. Jest tutaj kilka możliwych do wybrania malowań. Mnie się najbardziej podoba to ostatnie oraz to Yeti Mal Ninja, czyli takie jakby wojskowe. Wydaje mi się, że jest on troszeczkę podobny do samochodu, do... Ach Jezu, jak on się nazywał? Ja robiłem już jego tuning też. Chodzi mi o Albany Alfa. Ten samochód jest jeszcze bardzo, bardzo ładny, ale ponoć też bardzo wolny. Kurde, jest bardzo tani jak na swój wygląd. Będzie trzeba też go sobie sprawdzić. O, przypomina mi właśnie Albany Alfa. Albo jeszcze takiego ekskluzywnego. O, właśnie tego mi przypomina. Jego może mieć też w wersji opancerzonej. Tak on wygląda na jakiegoś Rolls Royce'a. Nie? Coś takiego bym powiedział. Albo z tyłu jakiś Bentley Continental. Wezmę go sobie w tym malowaniu. Mam tu kasę, kurde, mam mało kasy. Nie wiem, czy starczy mi na tunik. Mam nadzieję, że tak. Dobrze, to jest... Ojej, tu nie mam miejsca, więc muszę sprowadzić go sobie tutaj. No i zaraz powinien być w moim garażu, a teraz pokażę, jaki sobie ostatnio jeszcze samochód kupię, zanim się sprowadzi ten. O, chyba mi ktoś go zniszczył znowu. Mówię, że znowu, bo miałem ostatnio w sesji w GTA Online taką przypadłość, że cały czas ktoś mi rozwał. To jest oczywiście Z-Type. On powinien pojawić się tutaj lada moment, nawet chyba tak powinien się odwrócić, nawet nie wychodząc z garażu, on powinien się tu pojawić. O kurde, tu jest jakiś pojazd osobisty, ja myślę, że ten Z-Type jest ukryty tutaj. Ja chyba muszę zgubić policję, aby go sobie odzyskać, nie wiem, pojadę tu na tory, żeby mnie nie widzieli, no nie powinni mnie tu widzieć. Ale moment, ej, on stoi, po prostu sobie tak tu stoi, ja nie wiem, z jakiej paki on się tu pojawił. I cholera, policja mi go zgarnie zaraz. To jest piękny samochód, to jest Z-Type. Ja nie wiem, co on tam robi. On powinien być na posterunku do odzyskania, a on sobie tam po prostu stoi. Wiem, że już pewnie ktoś w komentarzach w tym momencie pisze komentarz typu, że tuning zaczyna się od tam, nie wiem, 5 minuty. Nie wiem, kiedy się ten tuning zacznie. W każdym razie ten Z-Type jest bardzo ciekawym samochodem i zaskoczył mnie w sumie, bo całkiem nieźle się prowadzi. Jak na tak wielkie auto, to jest naprawdę gabarytowo, a przede wszystkim pod względem długości, naprawdę duży samochód. I ja go już widziałem kilka razy, jak jakiś gracz miał. Jest on naprawdę bardzo, bardzo ekskluzywny i jak się okazuje dość rzadki. Wydaje mi się, że jego zaletą jest to, że z tyłu, jeśli ktoś do nas by strzelał i chciał nas zabić, przypuśćmy headshotem, no to ma małe do tego ku temu możliwości, bo te szybki z tyłu są naprawdę maluśkie. Ale spójrzcie na tą wielkość, na tą długość. No kurde, on jest naprawdę ogromny. Także Z-Type'em zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy w następnym. Nie wiem, kiedy ja zarobię kasę, bo na tunik to mi starczy chyba dzisiaj ledwo. Nie wiem, czy uda mi się wymaksować ten nowy samochód. A także nie wiem, jakie on ma modyfikacje. Być może nigdy go nie miałem, nigdy nie jeździłem nawet. Więc być może on te modyfikacje ma ubogie i może też jest bardzo wolny. Ale... no i cholera, gdzie on jest? On powinien... Kurde, tu jest! Tu się schował. No wygląda tak... Ukrył się, no jest... Kurde... Ukrył się, po prostu. A, ale ciekawie wygląda. No, nie wiem, jakie te modyfikacje ma, nie wiem też, czy jest szybki, ale
Kosztuje te 800 tysięcy dolarów, więc wydaje mi się, że nie będzie to jakoś kiepski samochód, ale nigdy nic nie wiadomo. Felgi wyglądają na takie, które już mamy dostępne w salonie tuningowym. Wnętrze jest bardzo ciekawe, jest w takim kolorze jasnym, który ja bardzo lubię. Posłuchajmy, jak brzmi. Naprawdę jadę nim po raz pierwszy. Zobaczcie, jaka to jest klasa, nawet nie wiem. Nie spojrzałem. Sportowe? Coupé. To jest klasa coupé. Ale tak naprawdę nie orientuję się, jakie samochody są w tej klasie. Może Comet? Comet jest właśnie, nie wiem, czy w sportowych, czy w coupejkach. Ale z tyłu mi troszeczkę przypomina. Troszeczkę, bo te światła się nieco nawet różnią kształtem ogólnie. Bentleya Continental, ale z przodu to jest Rolls-Royce. No. Widziałem ostatnio na wystawie Motor Show właśnie tego typu samochody i Rolls-Royce'y konkretnie. I to jest zdecydowanie model, który przypomina jakiegoś Rolls-Royce'a. Nie jestem jakby rozeznany w modelach tej marki, ale samochód wygląda bardzo, bardzo ekskluzywnie. No i ciekawą sprawą jest to, że możemy wybrać sobie do niego malowanie w tak różnych wersjach. To był chyba jeden z nielicznych samochodów, których możemy wybrać aż tak dużo tych malowań, tak? Bez jakiegoś tam tuningu. To jest ciekawa sprawa. Ja sobie wybrałem to malowanie, bo ono nie jest jakieś takie super krzykliwe. Samochód też wydaje się taki niezbyt szybki. W prowadzeniu troszeczkę taki ociężały. Czuć jakby dużo ważył. Czy ma jakiś pancerz? Nie można było go zamówić z jakimś tam opcjonalnym pancerzem. Miejmy nadzieję, że jakieś opcje będą. No nic tutaj chyba nie widzę. Zawieszenie, no nie. Z takich ulepszeń nie widzę tutaj nic specjalnego, ale on jest w sumie wyjątkowy pod względem takim, że wygląda inaczej. Jest na pewno mało spotykany, mało osób nim jeździ i być może dlatego, że jest słaby. Ja na razie pancerza nie będę ulepszał z tego względu, że może okazać się słaby. Mam już podobny samochód, który przypomina kształtem ten i nazywa się Albani Alfa i jest bardzo szybki. Zobaczmy, jak wyglądają reflektory ksenonowe. Te światła z przodu ogólnie i cały przód samochodu bardzo mi się podoba. Ulepszmy sobie na razie może te osiągi jakoś i zobaczymy, co samochód będzie potrafił zrobić. No na razie statystyki wyglądają obiecująco. Po włożeniu turbo przyspieszenie wzrasta bardzo konkretnie. Możemy przyciemnić sobie szyby. Wygląda to tak. No limuzynowe troszeczkę prześwitują. Chyba, że moja suka ma taki strój i po prostu ją widać z zewnątrz. Aha, jeszcze jest zawieszenie. Zobaczymy, jak mocno ten samochód. Ui! No to nieźle. Jest to naprawdę konkretne obniżenie. Możemy solidne obniżenie tu zamontować. To jestem w szoku. Bo nie każdym samochodzie da się takie obniżenie, aż takie duże, zamontować. Nie pamiętam, jaki ostatnio samochód tuningowałem, który właśnie takie obniżenie mógł mieć zainstalowane, ale ten to jest konkret. Te koła aż prawie zachodzą pod felgę. Także jest to niezła sprawa. Silnik to już mamy, hamulce jeszcze by się przydało ulepszyć. Może, no, ta statystyka niewiele nam wzrasta, tak? Gdy sobie zwiększamy ten to. Szyby, tutaj nie ma co zmieniać. No i koła. Tutaj właśnie są luksusowe chyba zainstalowane. Któreś z tych. Zdaje się, że to są te. No. To są te, jeśli cofniemy sobie menu, myk, mamy te same felgi, więc to prawdopodobnie są te same, tylko nie są chromowane. Myk. O, identyczne, więc tu się no, Rockstar nie popisał, nie dodał jakichś tam unikalnych felg do tego samochodu. Te są może troszeczkę bardziej zmatowiałe, ale ogólnie to są te, więc nic nadzwyczajnego. Ulepszeń opon na razie nie instaluję. No tak zawsze byłem, kurczę, ciekawy tego auta, jak ono by wyglądało. O kurde, ale podoba mi się kształt ogólnie tego modelu. Naprawdę, jest super niskie. Zobaczmy, może przyświetlę.
Jest super niskie, wysiądziemy sobie. No, wygląda kozacko. Nie każdy lubi właśnie takie malowania. Zobaczmy sobie może jeszcze. Myk, dostęp, drzwi, opcje sterowania, silnik. Światła włączone, wyłączone i włączone. Możemy włączyć radio. Będzie coś słychać? Właśnie tak nie słyszę za bardzo. Nie, czy tak kamerę zbliżyć i coś tam słychać, ale bardzo słabo. Ale wow, samochód jest mega obniżony i ja bym tutaj zmienił te felgi, dał jakieś takie bardziej masywne, może nawet z jakiegoś, od jakiejś z klasy SUV-ów dałbym te felgi, ale wow, kształtem, pod względem kształtu mi się naprawdę to auto podoba. Tylko właśnie, a jeszcze nie sprawdziliśmy jednej rzeczy, no właśnie, ciekawe jak ta naklejka się zmieni, jeśli zainstalujemy inny kolor, to jest bardzo ciekawe, bo w sumie. Dlatego zajdźmy sobie jeszcze do warsztatu i zobaczmy, co się właśnie zmieni. No, to powinienem pierwsze co właśnie to zrobić, z tym lakierem tutaj pokombinować. Ale wow, to jest to, jak jest obniżony, to wygląda kozacko. No, dla mnie już ten samochód nic więcej nie potrzebuje. Moment, lakierowanie, oznaczenie. Oh my god, tu można jeszcze zmieniać. Shit! To można jednak wywalić całe oznaczenie i teraz dać sobie jakiś inny kolor. No to dosłownie mnie ten samochód teraz kupił. To ciekawe, bo w salonie nie można sobie kupić tego samochodu bez malowania, a można je ściągnąć właśnie w tunerze. No to się, to trochę zmienia postać rzeczy, muszę przyznać. No to malowanie wydawało mi się najciekawsze, ale zanim ściągniemy je sobie, to sprawdźmy. Wow, a to ciekawe, spójrzmy na to teraz. Czyli chrom pokrył jakby naklejkę w kolorze podstawowym, ale ten kolor dodatkowy został nieruszony. Bardzo ciekawe. Tak samo jest, ale o kurde, to się to w ogóle... Metaliczny, no dobra, weźmy sobie jakiś kolorek. Wow. To jest bardzo dziwne. Ten samochód, o kurde. Ten samochód jest unikalny właśnie pod tym względem, że możemy robić takie ciekawe rzeczy z tymi naklejkami. To bardzo ciekawe. Nie widziałem takiego auta w GTA. Naprawdę. Wow. I żółty? Nie wiem. Znaczy, ten samochód dla mnie jest ekskluzywny. Ogólnie ja bym go dał w jakimś takim ładnym kolorku. Tylko, że no w GTA takich ładnych samochodów jest bardzo dużo. Weźmy jeszcze perłowy, zobaczymy co się zmieni. Odcień. No i chodzi o to, aby mieć samochód unikalny. Więc co zrobić, aby mieć unikalny samochód? No ten na pewno jest unikalny właśnie pod tym względem. Niewiele osób właśnie... nim jeździ. Nie widziałem go zbyt często. No dobra, weźmy sobie teraz... Wow. W ogóle można masakrę zrobić. Kurde! No dobra, i teraz oznaczenie, co się zmienia? Oh shit. Ja wymiękam dosłownie, co może... Wow. No i tak wyglądałby bez tych naklejek, tak? Ale z tymi naklejkami wygląda naprawdę bardzo unikalnie. No nie ma drugiego takiego samochodu. Nie widziałem. Naprawdę. To jest dość ciekawe. Okej. Okay. A co ciekawe, co się stanie... Nie, te LEDy zostają włączone, nawet jeśli zgaszę światła. Jest bardzo ciekawy samochód. Wbrew pozorom, bo jako takich opcji tuningowych typu spoilery, czy jakieś dodatkowe, nie wiem, zderzaki, czy progi, no tego tutaj nie ma. Ale jeśli chodzi o zmianę barwy, no to tutaj sytuacja wygląda ciekawie. No dobra, posłuchajmy jak on brzmi teraz po tuningu. Brzmi oczywiście troszeczkę bardziej wyraźnie. Zobaczmy jak wygląda wnętrze.
No, wnętrze dość standardowo, nie ma tutaj. Pasażerowie z tyłu mają bardzo mało miejsca. Widziałem na Motor Show Porsche. Kierownica jest bardzo mała w stosunku do tego kokpitu. Nie wiem, tak jakby urwana z jakiejś. W sumie w maluchu była duża kierownica, ale z jakiegoś innego samochodu, gdzie jest mała kierownica. Widziałem na Motor Show Porsche. A już nie pamiętam, jakieś 911. Te Porsche'ówki wszystkie wyglądają tak samo, dammit. Ale tam było tak mało miejsca z tyłu, tam dosłownie te siedzenia to były. Takie było siedzisko, i tutaj oparcie było takie. Ja nie wiem, kto tam miał usiąść, ale dosłownie był taki przygarbiony. Chyba jakiś dzwonnik z Loch Ness tam by sobie usiadł. Także tak wygląda wnętrze tego samochodu. Nie wiem. To już kwestia gustu, jeśli chodzi o wnętrze, ale jest bardzo ubogie, jak na moje oko. No a co mogę powiedzieć o prowadzeniu? No prowadzenie jest ociężałe. Ten samochód dość driftuje. Jest taki. Nie jest pewny. Ma taki opóźniony skręt. Też mógłbym tak powiedzieć. Na pewno nie jest to auto, którym będziemy wygrywać na wyścigach, chociaż możemy. Ojej! Strasznie driftuje, strasznie. W ogóle się nie trzyma drogi. Mam wrażenie, że ten samochód waży bardzo dużo tutaj w GTA. Albo że jest po prostu zrobiony na takiego, który ma słabą przyczepność, bo ma niesamowicie słabą przyczepność. Może prędkości, jakie tutaj osiągamy, są duże. A jest to klasa coupé. Ja nie jestem troszeczkę zorientowany. Na pewno mam jakiś taki samochód jeszcze w tej klasie. Ale nie jestem do końca zorientowany, ile te samochody wyciągają, tak? Tymi zegarami też nie ma się co tutaj przejmować. Wydaje mi się, że przyspieszenie na prostej ten samochód ma dosyć dobre. Trzeba by było kiedyś zrobić taką oddzielną serię w GTA, gdzie byśmy testowali wszystkie te samochody przed i po tuningu i sprawdzali, jak one właśnie by jakie prędkości by osiągały na prostych. Ale tak naprawdę myślę, że moja subiektywna opinia na temat tych aut jest bardzo pożyteczna dla osób, które chcą kupić jakieś auto w GTA, a nie wiedzą jakie. Dlatego, że ja mogę powiedzieć jako taki stały bywalec w GTA, taki gracz, który naprawdę sporo jeździ po napadach, różnych misjach i w ogóle czasami urządzam sobie nawet taką zabawę, jak dla mnie. Wsiadam do jakiejś tam limuzyny, którą znajdę i podwożę różnych graczy. Czasami to nawet się udaje, bo ktoś mnie nie rozwala z wyrzutni rakiet. Bo limuzyna jest bardzo kuszącym samochodem do rozwalania z wyrzutni rakiet. Wbijam do sesji jakiejś zagranicznej, żeby nikt mnie nie rozpoznał i bawię się w ten sposób. Może głupie, może nie, ale nie zarabiam na tym nic, ale jest fajna satysfakcja i taki dreszczyk emocji, czy mnie ktoś rozwali, czy nie. I właśnie, czy ten samochód byłby dobrym wozem do podwożenia innych osób? Jest ekskluzywny, ale zdecydowanie jest to wóz dla egoistów, bo no co, jest dwuosobowy, więc raczej byśmy podwozili tutaj jakąś laskę, niż jakiegoś gościa, który potrzebuje podwózki po prostu. Ale auto jest pod względem tych malowań bardzo, bardzo ciekawe. Jednak jeśli miałbym je polecić do wyścigów, to musiałbym skłamać każdego z was. Ten samochód moim zdaniem nie nadaje się do wyścigów i jest za mało przyczepny. Przyspieszenie może jest ok i jest to na pewno fajny samochód do zabawy, typu do driftowania, nie wiem, do pokazania znajomym, że hej, zobacz jaki mam wóz, zobacz jakie mam malowanie, pokombinować z tymi kolorami, może uda się uzyskać jakiś ciekawy, jak ja teraz, tak, z tych naklejek można sobie coś tam wybrać, na jakiś inny perłowy kolor czy coś, i zrobić z tego coś ciekawego. Natomiast ja myślę, że ten samochód zdecydowanie nie może się popisać jakimiś wspaniałymi parametrami jezdnymi. Zobaczmy, co Rockstar napisał o nim w swoim sklepie. Ja go widzę już od bardzo dawna w tym sklepie. On musi być tutaj od pewnej jakiejś tam aktualizacji, która już była w momencie, kiedy ja kupiłem GTA. I jest od aktualizacji Brudny Szmal, część pierwsza.
Rockstar pisze, że jest tutaj 6,6 litra silnik V12 666 koni mechanicznych, taka znamienna liczba. 305 km na godzinę od 0 do setki 4,2 sekundy. Jak ktoś napisał w komentarzach, te statystyki są napisane po to, żeby były. Czy się z tym zgodzę, czy nie? Nie wiem, tego tak naprawdę dokładnie zbadać się nie da ani sprawdzić. Jedyne co możemy zrobić, to otworzyć sobie maskę tego samochodu i zobaczyć, jak będzie wyglądał silnik i jak będą wyglądały wnętrzności. Więc wychodzimy sobie z auta, drzwi pojazdu, maska. Może weźmy sobie latarkę, żeby ładnie zobaczyć, jest dość ciemno. No, silnik jest naprawdę pokaźny i też mamy tutaj wlewy paliwa z dwóch... wlewy oleju z dwóch stron. Nie wiem, czy on po prostu został odbity z... model tego silnika z dwóch stron, ale widzę, że... czy raczej ta teksturka tutaj na zewnątrz. Ale widzę, że on dalej tam jest ogólnie bardzo ciekawie wykonany. Nie jest to taki zwykły silnik jak w większości samochodów. Tak, ale jest bardzo podobny do tych Mercedesów, Schaffnerów, Schwarzenerów V12. Jeden z nich jest ukryty tutaj, V12 w tym moim garażu. Jest to naprawdę szybki wóz, ale nieporównywalnie szybszy w stosunku do tego. A jeszcze tak zerknę sobie na statystyki. Tak, tylko poglądowo, bo wiem, że one tak nie do końca odzwierciedlają, jeśli w ogóle odzwierciedlają to, co mamy w GTA. Tutaj mamy 6,6 po prostu litrów V12, 650 koni mechanicznych, a tutaj mamy 666, więc widocznie ten samochód, jeśli już byśmy mieli o czymś takim rozmawiać, jeśli to by było to, co jest tam napisane w tym sklepie, jeśli to by była prawda, to moglibyśmy uznać, że ten samochód jest po prostu bardzo ciężki, jest cięższy od tego Schwarzenera. Windsor, tak się nazywa. Windsor, tak się powinno czytać. Wind od wiatr i sor, po prostu się dodaje. Tak myślę. Felgi na pewno jeszcze tutaj zmienię na jakieś inne, no ale nie wiem jeszcze na jakie, w każdym razie te tak średnio pasują. Zależało mi na tym, aby pokazać ten kolor. W sumie nie zastanawiałem się nad tym, jak pierwszy raz wjechałem do salonu tuningowego, ale rzeczywiście kolory na tym samochodzie są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ciekawe kolory można tutaj dobrać i także malowania. Okej, tak jak obiecałem, zerknijmy sobie teraz na sekcję komentarzy pod ostatnim filmem z tuningu. No i pierwszy komentarz, za ile byś sprzedał używaną GTA 5? Nie wiem, czy można wykorzystać kod z GTA 5 drugi raz, ale wydaje mi się, że po pierwsze nie chciałbym sprzedać GTA 5, bo jest to moja ulubiona gra. Najlepszym klasykiem na chwilę obecną jest Stirling GT, Tor albo Z-Type. Autostrada, bo prędkość maksymalna niemal taka sama co Adder. A to ciekawe, Z-Type'a właśnie kupiłem i sprawdzimy go, myślę, że w następnym odcinku. Natomiast Stirling GT, oj, nie kojarzę tego samochodu, ale na pewno sobie sprawdzimy. Usługa Snopovision jest w wersji beta i zostanie włączona w filmie Lampadati Casco, najlepszy klasyk w 2038 roku. Oczywiście to był troll ze strony YouTube'a, po prostu Snopovision nie będzie włączone. Jest to prima aprilisowy żart ze strony YouTube'a, tylko i wyłącznie ze Snoopem w roli głównej, ale YouTube też chce poprzez poprzez ten żart promować swoją usługę 360. Widoku 360, niektóre filmy już taką opcję obsługują. Przód jak w Syrence, to jest odnośnie Lampadati Casco, możecie sobie zobaczyć ten odcinek, jeśli chcecie. Więc tutaj chodzi o właśnie ten samochód. Lucek, wiem, że nie odpowiesz, ale gdzie mieszkasz? No, takich informacji ja po prostu nie udzielam, bo wolę mieć jakiś tam swój kącik prywatności. Lucek, stunigujesz motor z napadu napad 2. Tutaj chodzi o... to chyba nie był napad 2, ale
chodzi chyba. Kurde, jaki to był motocykl? Nawet nie pamiętam. Ech. Jakiś to był. No, chyba ten z Nitrem, może. Chociaż to nie był napad drugi, tylko tam ostatni. Nieważne. Lucek, dzisiaj go kupiłem i jest zajebiście, polecam. No, jest bardzo fajny. Ikonka tostów. Polecam tę ekipę, jeśli ktoś chce się dobrze bawić, a nie ma z kim grać. Mini Motor Racing Evo. Nigdy nie słyszałem. Sprawdź Z-Type. Jest porównywalny z Casco. No właśnie, przejechałem się nim troszeczkę i jest bardzo ciekawym samochodem. Zresztą nawet w tym odcinku się przejechałem. Bardzo ciekawe auto. Lucek, w GTA 5 jest zatopiony statek parowy. Ciekawe. Może kiedyś sprawdzimy na singlu. Odcinek bez Marek Rambo, like i oby tak dalej. Ktoś nie lubi chyba już tego Marka Rambo, przez może zazdrość, że on występuje w tych odcinkach, ale on jest po prostu w mojej ekipie i sobie dobija, kiedy ja nagrywam. Jest często w GTA, więc... Tutaj jest pytanie odnośnie Motor Show. Byłem akurat w piątek, a ktoś był w niedzielę, czy pojedzie sobie w niedzielę. A ja byłem w piątek, tylko i wyłącznie w piątek. Tutaj ktoś się zapytał, co mnie trochę rozbawiło, czy chcesz sprzedać swoją kartę graficzną. To jest odnośnie live'a, który przeprowadziłem, gdzie właśnie mówiłem o tym, że chciałbym wymienić kartę graficzną jakąś nowszą i bym sprzedawał swoją obecną za jakąś tam niższą cenę, ale na razie nie chcę sprzedawać jej, bo ona, kurczę, obsługuje te wszystkie gry w miarę okej. Nie mam jakichś problemów, wszystko chodzi płynnie i da się normalnie nagrywać, więc ja nie widzę jakiegoś większego sensu, abym musiał wymieniać sprzęt, dokładać do tego jakieś tam tysiące. Więc na razie nie planuję wymieniać karty graficznej na jakąś inną. Ale jeśli tak będzie, to dam znać na ludzkiej grupie. Tam czasami wrzucam aukcje z moim używanym sprzętem w takich niższych cenach. Więc jeśli ktoś chce, może dołączyć do ludzkiej grupy. Po prostu wpiszcie sobie na Facebooku ludzka grupa i powinno wyskoczyć. Zerknijmy sobie troszeczkę dalej, żeby nie było, że kogoś tam pominam albo czytam te ostatnie komentarze. Co myślisz o tym, aby następnym razem streamingować Grotti Stinger? A, GT, to jest ten samochód, który chyba patrzyłem na przedostatnim odcinku z tuningu. Stinger, tak. Miałem wcześniej Stingera Cabrioleta i jeszcze jest ten. Właśnie, ten GT jest ciekawszy. A jeszcze tak zerknę sobie na tego drugiego. Czy on ma silnik umiejscowiony z tyłu? No właśnie, on nie ma z tyłu. A ponoć ten jest sporo szybszy od tego, którego ja miałem, tego zwykłego Stingera, i kosztuje tylko 25 tysięcy dolarów więcej. Ja kupiłem tego z złoma. Ja sobie porównam te dwa samochody, jakie są różnice między nimi, ale to już w przyszłych odcinkach. Lucek, a testowałeś Stingera Stinglinga GT z oponą z tyłu? Najszybszy klasyk na torze, a na prostej króluje Z-Type. No właśnie, mam tego Z-Type'a i się zastanawiam, kurczę, czy on rzeczywiście jest taki hardkorowy. Jeździ się nim co prawda super jak do tej pory. Jest ogromny i bardzo ciekawie się skręca. Nie jakoś tam super, super dobrze, ale jest bardzo fajny w prowadzeniu. Tylko jest ogromny. Nie wiem jak też jak będzie wyglądało obniżenie. On już jest mega niski. Zobaczymy sobie, jak będzie wyglądał jego tuning. Tylko w GTA Online, tu nie wiem, o co chodziło. Poszedł kolejny like w ciemno, dziękuję bardzo. Tutaj jest prośba co do like, subuj, proszę cię, dawaj na samym końcu. Tutaj chciałem odpowiedzieć, ale na aplikacji, ale tutaj nie mogłem odpowiedzieć z tego względu, że coś tam na aplikacji się nie dało, a ja często właśnie odpowiadam sobie na tablecie, leżąc sobie na łóżku i czytając wasze komentarze. Tutaj po prostu nie mogłem odpowiedzieć, więc odpowiem teraz. Chodzi o te takie przyciski, które się pojawiają nawet podczas tego filmu. To nie są przyciski, nie można ich kliknąć, nie dodaję do tego adnotacji, ale ogólnie to są takie przypominajki, żeby zostawić łapkę w górę, czy tam zasubskrybować mój kanał. Daję to dlatego, że 65 wszystkich osób, które mnie oglądają, 65, kurde, procent wszystkich osób, które mnie oglądają, to są osoby, które nie zasubskrybowały mojego kanału, a 30
dwie, czyli tam pozostałe po prostu osoby, to są osoby, z które subskrybują i oglądają mnie na bieżąco. Więc ja zachęcam te osoby nowe, te 65% pozostałych osób, by zasubskrybowały mój kanał. To naprawdę przeszkadza? Nie wiem, piszcie w komentarzach. W każdym razie ja odpowiadam, że... Bo tutaj napisał, Rojo daje takie coś na końcu, ale Rojo też daje podczas filmu takie przypominajki, bo moim zdaniem to nie jest proszenie widza o lajki, to jest po prostu przypomnienie, no ale każdy może nazywać to jak chce, tak? Okej, to tyle jeśli chodzi o sekcję komentarzy, tak wybiórczo poodpowiadałem może na część z nich teraz na tym filmie, nie robiłem tego wcześniej. Mam nadzieję, że taka forma właśnie tobie przypadła do gustu i zachęcam do komentowania moich filmów i oczywiście zaglądania na kolejne odcinki z GTA, gdzie będziemy sobie tuningować samochody. A na dzisiaj bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i troszeczkę taka nowa forma. Stuningowaliśmy sobie tego Windsora. Mam nadzieję, że ciekawy tuning i ciekawe opcje pokazałem, jakie można zrobić z tym samochodem. Co do jego osiągów także się wypowiedziałem. Dziękuję, że byłeś na tym odcinku. Trzymaj się na razie. Pa, pa. Jakoś to się inaczej odbywa. To mi się podoba, bo jest różnorodność. I też jest kilka nowych efektów w stosunku na przykład do Trackmania Canyon, jak ja grałem. Oczywiście między Trackmania Canyon a Trackmania Turbo jeszcze była Trackmania Wally,